czwartek na Jasną Górę przybyła 31. pielgrzymka ełcka. Pątnicy szli 15 dni, pokonując ponad 500 kilometrów. Każdy z czymś idzie do Matki Boskiej. O zdrowie proszą, podziękować. To jest normalne, to rok w rok coś tam się dzieje. Prosić o zdrowie dalsze, przeżycia, żeby w przyszłym roku przyjść. Trudno było? Ja szłam tylko ostatni odcinek. I wystarczy? No, dałam radę. W moim wieku to chyba już dałam radę, ledwo. I trudno, i łatwo. Jak to mówią, radośnie, boleśnie i chwalebnie. Góry chylą się, oceany grzmią. No, było bardzo trudno, ale jak ma się intencje, to rzeczywiście jest łatwiej się zebrać sobie i tak przejść te dwa tygodnie. Jakie intencje, jeżeli możemy zapytać? Ja idę generalnie w intencji całej mojej rodziny. Modlę się za moją rodzinę i też za pokój na świecie. To już kolejny raz. No i za każdym razem najpierw chyba podziękowania za to, co się w ciągu roku otrzymuje i prosi o dalsze, o dalszą opiekę, pomoc dla rodziny, dla siebie, dla znajomych. Nogi nie bolą? Nie, nie. Tutaj jak się idzie, to nie bolą. Zawsze jest trudno, bo i pogoda nieraz nie dopisze, szczególnie deszcz jak pada. No i każdy pielgrzym przeżywa kryzys. Jeden na początku, drugi w środku, trzeci na końcu. To nie? I ten. No i co więcej. Ale warto. Warto. Warto się poświęcić, bo jak się ma cel, to warto. Tak. Ja mam zacząć dziękować, bo jestem żoną na emeryturze, wnuczki mam, także specjalnie szedłem po to, żeby to... Czyli dziękował pan za 13, 14 emeryturę. Tak, tak, to 13. Warto się modlić, warto wierzyć. Super ludzie. Super. Bardzo dużo ludzi można poznać i cudownych, naprawdę cudownych. Pątnikom z diecezji ełckiej na ostatnim odcinku pielgrzymowania towarzyszył biskup diecezjalny Jerzy Mazur. Przepiękna tradycja pielgrzymowania całej naszej ojczyźnie, także z diecezji ełckiej już po raz 30. Pielgrzymi pielgrzymują z całej diecezji na Jasną Górę. Z Ełku to jest 500 kilometrów, 15 dni pielgrzymowania. Tegoroczna pielgrzymka to jest jubileuszowa, bo diecezja przeżywa 30-lecie istnienia i też zastanawiając się, jak przeżywać to 30-lecie, ten jubileusz, postanowiliśmy, aby patronce naszej diecezji, Matce Kościoła, odpowiedzieć pozytywnie na jej prośbę. Pielgrzymka, która pielgrzymuje, jako hasło obrała sobie słowa Maryi: odmawiajcie różaniec. I pielgrzymi pragną jeszcze bardziej odkryć ten skarb, którym jest różaniec, aby tak jak Matka Boża prosiła, poprzez tę modlitwę wypraszać Boże miłosierdzie, wypraszać potrzebne łaski dla najbliższych, dla siebie, a przede wszystkim wypraszać dar pokoju w tym roku dla Ukrainy, naszej ojczyzny, Europy i świata. Modlić się za rodziny, za małżeństwa, za kapłanów, za seminarzystów i prosić za pośrednictwem Maryi, aby Bóg posłał robotników na swoje żniwo, bo żniwo wielkie, robotników mało.